tutaj właśnie sobie teraz będę spacerowała. Zobaczcie, jaka jest cisza. W ogóle woda się nie rusza. Spokojnie. Nie ma nikogo. Do dzieła, Monika, do dzieła. Zobaczcie, kogo rano spotkałam. Cześć. Cześć. Pokażę moją ławkę, na której często odpoczywam i sobie leżę, właśnie pod tą moją ulubioną palmą. Bardzo lubię tutaj siedzieć. Ostatnio właśnie znowu postanowiłam, że zacznę coś robić, czyli spacerować, może nawet nie biegać, ponieważ bardzo szybko się zniechęcam do biegania, ale zaczęłam chodzić na jogę i zaczęłam takie długie spacery. Takie trucht, trochę pomieszany z truchtem, spacer z truchtem i jakoś sprawia mi to przyjemność, więc nie wiem na jak długo, ale zawsze to jest jakiś ruch, prawda? No, ale jest po prostu przepięknie, słuchajcie, jest tak pięknie, naprawdę trzeba się cieszyć. Kurczę, jestem w zajebistym miejscu, naprawdę, rewelacja. Słyszycie te ptaszki? Teraz wchodzimy sobie na taki mały mostek i przejdziemy się kawałek dalej. Sklepu muszę załatwić jedną bardzo ważną rzecz. Jak mi się uda, to wam pokażę. Zwykły swetr, po prostu dresy z Lululemon, takie zwykłe. I jadę! Położyłam was gdzieś między kierownicą, bo jadę właśnie autem i pomyślałam sobie, że trochę do was pogadam. Ale nie miałam was, ja nie wzięłam tego plastiku, do którego można przyczepić po prostu telefon. Sierota ze mnie, no ale nic, mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzało. Tak jak mówiłam wam wcześniej, jadę właśnie do sklepu. Postaram się zrobić bardzo szybkie zakupy. W sumie chcę jechać tylko i kupić jedną rzecz, ponieważ moja sierota wczoraj wyprała sobie czapkę w pralce. I niestety czapka skurczyła się i to bardzo. Ale oczywiście jak mnie nie słuchał mnie w ogóle. Ja mówię, skurczy ci się, nie? Nie skurczy mi się. Nie, nie. Dobra, próbuj. Więc teraz jadę, ponieważ w Australii z rana jest bardzo zimno. Więc czapka na głowie jak najbardziej. Więc jadę po prostu poszukać jakiejś czapki dla niego. Tam, zobaczymy się już na miejscu, bo chcę się skupić na jeździe. Pa! Znowu was położyłam gdzieś tutaj koło kierownicy. Całe szczęście, że wybrałam się do tego sklepu rano. To jest outlet i wyobraźcie sobie, że sklepy otwierają od 10. Ja byłam na szczęście punkt 10, więc szybciutko wszystko załatwiłam i dosłownie tyle ludzi, co tam się zeszło. To jest po prostu masakra. Ja tak się cieszyłam, że nie muszę nic więcej kupować. Weszłam, wyszłam i jadę do domu. Także tyle przynajmniej dobrze i fajnie, że nie mam daleko, że nie muszę jakiś kawał jechać. Udało mi się kupić czapkę, ale powiem wam, że ciężko było kupić fajną czapkę. Kupiłam czapkę i kupiłam sobie, bo były na przecenie teraz, fajne japonki z Billabonga. Bardzo fajne, takie letnie, naprawdę mi się podobają.
i co jeszcze. A i kupiłam sobie taką opaskę z Lululemon, jak chodzę tak rano czy wieczorem, już jest chłodno, to żeby po prostu mieć tutaj głowę zasłoniętą. Na czapkę jeszcze jest za ciepło, ale taką osłonę na zatoki dobrze mieć. Także to tyle. Słuchajcie, ja lecę do domu, mam ochotę na jakiś sok. Chce mi się bardzo soku jakiegoś. Może zrobię sobie z mango. Co ja tam mam w domu? Mango chyba? Truskawek nie mam. Mam maliny. Mango, maliny i banana. O, właśnie. Ja taki sok mam ochotę. Dobra, no to do zobaczenia później. Pa!